Scheiße hier. Kobiety podpisywały się pod naszym projektem bardzo chętnie. Opowiadały swoje historie, przyprowadzały swoje córki, matki, przyjaciółki. Wielkie wsparcie otrzymywałyśmy od czwartych kobiet z roczników 20 i 30, które nie mogły zrozumieć, jak to się stało, że od roku do stron dałyśmy sobie odebrać w 93 roku. Najwięcej niechęci okazywali nam za to starsi panowie, wyzywając nas od kurek, morderczyn, pokrzykując, że dzisiejsze kobiety same są sobie winne, bo to słowo klucz nie szanują się. A my właśnie żądamy szacunku. Żądamy, żeby nie odbierać nam godności i naszych praw. Najbardziej bolesne były, na szczęście nie są częste, odpowiedzi płci o wojna, że mnie to nie dotyczy. Tak może się nam wydawać, możemy wyszczać nasze strony na polską myśl o drużynach kobiet, rodzin, o tyle złota, jak i ziemia. Ale to nie znaczy, że ten społeczny problem znika. Często wystarcza zresztą argument o tym, żeby pomyśleć o swoich bliskich, siostrach, żonach, córkach, przyjaciółkach i wnuczkach. I rodziła się solidarność międzypłciowa i międzypokoleniowa, której świadkami jesteśmy właśnie dziś.